dobry wieczór Państwu. Kolega nazywa się Zasław Adamaszek, ja się nazywam Piotr Radowski. Dzisiaj jesteśmy tutaj zupełnie inkoguto, powiedziałbym, oczywiście prywatnie pracujemy w Centrum Nauki Kopernik, ale dzisiaj postanowiliśmy Państwu pokazać coś w kawiarni naukowej. Cóż, dzisiaj zajmiemy się, jak to ładnie określiłeś, igrzyskami. Dzisiaj będą igrzyska. Tak. Igrzyska, na których przez godzinę będziemy traktować o chlebie i winie. Tak. Będziemy zajmować się głównie pianą, czyli jak to ładnie zostało ujęte, niczym. No takim, powiedziałbym, trochę bardziej coś niż nic, na usługach cywilizacji, czyli będziemy się zajmować pustką, która jest starannie opakowana. Kilka uwag na początek. Niektóre z doświadczeń, które tu pokażemy, będą bardzo proste, niektóre będą bardzo skomplikowane. A do niektórych będzie trzeba dużo wyobrazić. W związku z tym o te skomplikowane się nie boimy, na pewno wyjdą, te proste zapewne mogą na ogół mieć, się udają. Na ogół się udają, także prosimy o pewną wyrozumiałość, nie wszystko musi wyjść. Zupełnie proste wymykają się spod kontroli. Tak. W dobrze pojętym poczuciu własnego instynktu samozachowawczego prosimy Państwa, abyście nieproszeni nie przekraczali tej magicznej granicy, którą żeśmy tu wykleili, to dla Państwa i naszego dobra. Co jeszcze możemy powiedzieć? Będzie zdecydowanie naukowo. To znaczy nie zamierzamy się ograniczyć tylko i wyłącznie jedynie do pokazów, ale trochę też powiemy na temat kwestii czysto naukowych, nie wchodząc w szczegóły, dlatego że jak już zauważyłem, mamy mniej więcej 10 razy za mało czasu, żeby powiedzieć cokolwiek na temat niczego. Do naszych nazwisk przylgnęła taka łatka Science Show. Z silnym naciskiem na show my się postaramy, żeby kawiarnia naukowa to było to miejsce, gdzie eksponujemy raczej science niż show. Aczkolwiek mam nadzieję, że będziecie się Państwo bawili dobrze. To co? Zaczynajmy. Na początek króciutki spis treści. Czym się dzisiaj będziemy zajmować? Podzieliliśmy to sobie na cztery takie kawałki, przy czym trzy są małe, a jeden będzie duży. Ten na końcu już nie będzie tak bardzo naukowy, żebyście Państwo nam tutaj nie zeszli. Po pierwsze będziemy mówić o pianie od samego początku, czyli najpierw o napięciu powierzchniowym, skąd się bierze na przykład siła w cieczy, gdzie się znajduje tłuszcz w mleku, po czym przejdziemy do błon i filmów, no, wytłumaczę się jeszcze co to znaczy z tego użycia słowa film, dlaczego piana w ogóle istnieje i dlaczego jednak przestaje istnieć w którymś momencie. A potem będziemy się zajmować pakowaniem baniek, czyli jak będziemy wypełniać przestrzeń bańkami, nawiążemy trochę, no ja wiem, czy najnowszych, no powiedzmy z 93 roku odkryć, no takie wcale, zważywszy na to, że poprawianie to, że jest to poprawianie Lorda Kelvina, to myślę, że jest to całkiem nowe odkrycie. No i potem będą piany. Jak będziemy je produkować, będziemy je niszczyć, będziemy niektóre z nich, ich własności wykorzystywać. No i mam nadzieję, że zakończymy takim swobodnym eksperymentowaniem, co to nam zazwyczaj wychodzi. To ja myślę, że sięgnijmy na chwilę do Bonda, tylko czy mieszamy z wodą alkohol, czy wodę z alkoholem? A to pytanie do Ciebie. Myślę, że wodę do alkoholu. Mamy tutaj wyrób jednego naszego monopolu spirytusowego. Nie puścimy w obieg, jeszcze nam będzie potrzebne. Spróbujmy go trochę, nie wiem, czy taka szkoda. No. Dla odwrócenia uwagi raczej. Zabarwimy go troszkę i dla potrzeby. Aha. Nie, ten barwnik ułatwi nam obserwację zjawiska, które miejmy nadzieję zajdzie. Aha. Doświadczenie jest banalne i sprowadza się do tego, co zazwyczaj czynimy robiąc drinki. Czyli mieszamy alkohol z, w naszym przypadku to alkohol etylowy i zwykła woda. Tak jest. Zobaczymy, czy uda się zaobserwować, co się będzie działo na styku tych dwóch cieczy. O! Widać, że woda nie chce pływać po alkoholu. Ja spróbuję to chwycić tak, żeby Państwo mieli jeszcze lepszy widok. Woda bardziej nie chce pływać po alkoholu. Więcej wody. Dużo alkoholu wlałeś, to teraz dużo wody. Widać? Co się dzieje? Więcej wody. Co? Mamy po ściance, gdzie woda ląduje? Woda bardziej chce lądować na dole.
Co więcej, formuje tam taką warstwę, którą za chwilę przy okazji spróbujemy zobaczyć. Widać piękne turbulencje, ale woda uparcie trzyma się więcej wody. Tu mamy trochę za dużo. No jest to proste doświadczenie. Odgłosy nie widzę, czy Państwo mają na ekranie. Mają na ekranie. No już powoli widać, że woda wpływa i zostawia taką warstwę na samym dole. Pod alkoholem. Tą warstwę już. Cały czas widać, że to są ciecze o dwóch różnych gęstości. O, teraz już zaczyna być widać. Widzicie Państwo, gdzie woda wpływa? Woda wpływa. O, widać już różnicę między dwoma warstwami. Widać, wyraźnie mam taki fioletowy, denaturowany trochę odblask na dole. I mamy wyraźnie czerwony odblask na górze. I mamy dwie warstwy. O. Teraz widzimy, gdzie jest woda. I teraz pytanie brzmi, dlaczego tak jest? Woda z alkoholem się nie lubią. Nie mieszają się, a przynajmniej nie tak łatwo. Spróbujmy wytłumaczyć sobie, dlaczego woda z alkoholem się nie miesza. Znaczy... Zobaczmy, czy teraz pokazać to. Aha. Państwu pod... Większy kąt. Pod kątem pod jakimś minutem. Oświetlamy. Teraz widzicie Państwo, że tuż przed dniem mamy warstwę, która nie chce się w żaden sposób doczepić do alkoholu, chyba że zaczniemy ją wstrząsać. To więcej wody się przyda. Dobra, zobaczymy jak wyjdzie. No, ja pierwsze wody. Da. Chwileczkę. Więcej wody. Widzisz, ten bacznik się również świetnie w wodzie rozpuszcza i on się częściowo wypłukuje. Dobra, no być może za chwilę zrobimy... Wiesz co, proponuję tak, ja przejdę dalej, a ty spróbuj zrobić bez barwnika. Zostało ci jeszcze trochę materiału. Dobra, spróbujemy zrobić bez barwnika. Czasem lepiej nie znaczy. Dobrze, o, widzimy Państwa. No dobrze, to teraz wracamy. Ja spróbuję pomachać rękoma, co powinno być widać. Halo? A Państwo... A poczekamy. Generalnie będziemy się zajmowali tym, co się dzieje, kiedy na powierzchni cieczy wytwarzana jest siła. Tą siłę... No, dźwięk nie jest istotny. Tę siłę można wykorzystywać, jak Państwo widzicie. Niektóre stworzenia potrafią tę siłę całkiem spokojnie wykorzystać. Mam nadzieję, że rozdzielczość jest wystarczająco duża, żeby zobaczyć, że ten delikwent, który tu sobie biega, ewidentnie biega po wodzie. I mały Jezus. O, proszę bardzo, jak ładnie przeszedł. Też bym tak chciał. Jak to jest możliwe? Całkiem spore stworzenie pobiegło sobie po wodzie. A to dlatego, że powierzchnia wody ma to do siebie, że lubi wytwarzać pewną siłę, którą nazywamy napięciem powierzchniowym. Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się tak dlatego, proszę Państwa, że cząsteczki, które są w objętości wody, widzą większą ilość sąsiadów, aniżeli cząsteczki na powierzchni. Tutaj jakbym się dokładnie przyjrzał, to ten efekt widać. Jeżeli na przykład pani policzy swoich sąsiadów, to ma ich pani raz, dwóch, trzech, czterech, pięciu, sześciu, jak dobrze policzyć. Podczas gdy na przykład pani profesor ma ich raz, dwóch, trzech. To znaczy, że sąsiadów, czyli liczba sąsiadów nosi nazwę mądrą, liczba koordynacyjna. Liczba koordynacyjna na powierzchni jest zawsze mniejsza niż w objętości. Każdy taki sąsiad przyciąga. To jest tak zwana siła kohezji. W związku z czym widać wyraźnie, co się dzieje na tym symbolicznym rysunku. Cząsteczki, tutaj mamy akurat wodę, układają się w postaci kropli. Dlaczego? Są ściągane do wewnątrz. Tutaj oczywiście pytanie, jak to się dzieje, że w ogóle mówimy o liczbie koordynacyjnej w wodzie. To taka uwaga, no w wodzie cząsteczki się między sobą mieszają, to fakt. Tańczą dookoła siebie, ale średnio w jednostce czasu widzą mniej więcej taką samą liczbę sąsiadów zawsze. To... Słuchaj, ja może to załatwię w ten sposób. Tak. Roznieś. Wyszło doskonale. Aha, o! Jestem pośród Państwa drinka niewstrząśniętego i niemieszanego.
I staramy się bardzo ostrożnie podawać sąsiadowi, nie upijając, a oglądając pod światło, widać bardzo wyraźnie dwie warstwy. Alkoholową powyżej i wodę o większej gęstości poniżej. Widzę, że po prostu... Proszę nie upijać. Tak, tak. Chcielibyśmy, żeby wróciły obie warstwy też. No więc wracając do tej żeglichy koordynacyjnej, ona nam mówi o tym, że generalnie rzeczy przyciągają się do siebie, w związku z tym powierzchnie się zakrzywiają. I teraz, jeżeli powierzchnie się między sobą nie lubią, no to będą od siebie uciekać. Takie powierzchnie między różnymi ośrodkami, na przykład między alkoholem a wodą, a wodą a powietrzem, noszą nazwę powierzchni minimalnych. Dlaczego? Dlatego, że one utrzymują się tak, żeby zlikwidować wszelkie siły. To nadal już ktoś wypił? Dobrze. Nie, dolej. To jednak paruje. Okej. W związku z czym będziemy mieli do czynienia z dwoma typami powierzchni. Takimi, które są rozpięte na jakichś krawędziach, czyli z meniskami. Tam Państwo widzicie menisk. A czasami z kroplami. Krople to Państwo. Proszę zaobserwować właśnie, bo kolega mówi o menisku. Proszę zaobserwować, jak wygląda powierzchnia cieczy, czy z tych powierzchni cieczy z krawędziami, z brzegami naczynia na samej górze, na tej warstwie alkoholowej i jak wygląda z tych fazy wodnej i fazy alkoholowej. Czyli to jest taka membrana, która to membrana stara się ułożyć tak, żeby siły się zrównoważyły. Tu Państwo macie przykład bardzo ładnego zdjęcia, kiedy te dwa spinacze, takie walentynkowe zdjęcie trochę, ułożone są na wodzie, widać pięknie interferencyjne prążki, czyli widać, jak ta powierzchnia może być skomplikowana. To wcale nie jest tak, że ta powierzchnia, ten menisk czy ta membrana musi być taka prosta. Kolega już proponuje następne działanie, ale my zadajmy sobie pytanie dalej. Dobrze, to siła jest, napięcie powierzchniowe, ale jak ją okiełznać? Do tego celu służą takie środki, które noszą nazwę surfaktanty. Po angielsku to jest on surface active agent, po polsku to są środki powierzchniowo-czynne. No więc surfaktant to jest taki akronim, właściwie po polsku należałoby powiedzieć jak siropoczyny. O. Jakoś nie brzmi, dlatego głównie mówimy, że są to surfaktanty. Te środki powierzchniowo-czynne są środki zmieniające napięcie powierzchniowe. Dodajemy takiego i nagle okazuje się, że to napięcie powierzchniowe się zmieni. I to jest dla mnie pewien problem, ponieważ ja przez dłuższy czas usiłowałem znaleźć takie środki, które zwiększają napięcie powierzchniowe. Doświadczenie w stylu DDA. Dobrze. Natomiast problem polega na tym, że większość tych przykładów, które znalazłem, to jest wtedy, kiedy trzeba obniżyć napięcie powierzchniowe. Znalazłem przykłady też, jeden czy dwa przykłady do podwyższenia napięcia powierzchniowego. Więc tak, po pierwsze, kiedy używamy nauku zmniejszania napięcia powierzchniowego? Kiedy trzeba coś zwilżyć? Kiedy trzeba coś przepchnąć przez rurę, a woda się lepi albo wytwarza jakieś meniski, które powodują wprowadzenie dodatkowych sił. Smary, środki przeczyszczające, no w zasadzie ta sama klasa, proszę o to, nie pijący, tak? Dobrze, środki przeczyszczające w zasadzie to samo. Detergenty, to jest świetny przykład środków, które zmniejszają napięcie powierzchniowe, jeszcze o tym powiem. Co tam mamy jeszcze? Emulgatory, dyspersanty, cokolwiek to znaczy. Jeżeli trzeba coś zabarwić, to coś na ogół nie chce wchodzić w materiał, w który chcemy zabarwić. Na przykład chcemy zabarwić materiał, w sensie tekstylia, no i trzeba dodać środka, który spowoduje, że napięcie powierzchniowe kropel barwnika zmniejszy się i krople barwnika zwilżą i zabarwią nam rozmaite materiały. Dusze, kleje, insektycydy, herbicydy, bakteriostatyki, spermicydy, to znaczy... To jest także powód, dla którego kaczka w ropie marznie. Kaczka w ropie marznie, tak. Generalnie kaczki też wyprodukowują sobie różne środki powierzchniowo-czynne. Ferociecze. O takich środkach, które my produkujemy, to jeszcze będzie mowa, ale na końcu. Jak takie środki wyglądają? Prawie zawsze tak samo. Przy okazji zbrodni. Tak. Jak takie środki wyglądają? Prawie zawsze tak samo. Mają główkę i ogonek. Główka jest hydrofilowa, ogonek jest hydrofobowy. Ogonek to najczęściej długi tłuszcz, łańcuch tłuszczowy albo białkowy, albo jedno i drugie, różnie bywa. Główka na ogół jest ujemna, to są tak zwane anionowe środki powierzchniowo-czynne. Czasami jest dodatnia, czasami jest i dodatnia i ujemna, to są amfoteryczne, a czasami w ogóle nie ma ładunku. To jest głównie te biologiczne środki tak mają. No i to jest przykład tego, co możemy dodać i co możemy z tym dalej zrobić. I to jest przykład, jak to działa. Wszyscy znamy bańki mydlane. I teraz widzimy, jak to działa.
Działa to tak, że główka lubi wodę na przykład, natomiast ogonek nie lubi wody. W związku z czym jak mamy wodę i chcemy ją odseparować od powietrza, to główki maczamy w wodzie, a ogonki sterczą na zewnątrz. Ale na przykład w komórkach, w bakteriach, w żywych stworzeniach, mamy najczęściej roztwór wodny, który chcemy oddzielić. Taką bańkę roztworu wodnego chcemy oddzielić od innego roztworu wodnego. Wtedy robimy odwrotnie, wtedy robimy warstwę tłuszczu i wtedy ogonki wchodzą do środka, a główki na zewnątrz. I to jest sposób na to, żebyśmy mogli sobie kontrolować napięcie powierzchniowe. Możemy oddzielać jedne ciecze od drugich, takimi ciecze albo gazy, w taki sposób, ażebyśmy mieli warstwy czy błony, które utrzymują się dłużej lub krócej w zależności od naszego, od naszej potrzeby. I to jest przykład takiej cieczy, którą za chwilę Państwu pokażemy, która szczególnie wydajnie wykorzystuje takie właśnie konstrukcje. Proszę zobaczyć, to też jest konstrukcja główka-ogonek. Tu mamy trzy różne możliwości biologiczne. Liposom, to jest taka podwójna zwinięta, podwójna warstwa też. Nas najbardziej interesuje to najbardziej z prawej strony, to się nazywa micella. Ale jest takie, można się domyśleć, jakiego typu, pytanie dla Państwa, jakiego typu substancja będzie w środku micelli, a jakiego na zewnątrz micelli? Na zewnątrz mamy główki. To co będzie na zewnątrz? Główki lubią wodę. Będzie woda, a w środku są ogonki. Ogonki nie lubią wody. To co w takich micellach możemy przechowywać? Proszę? Jeszcze się lubią te ogonki. No, ogonki siebie lubią tak w ogóle. No, główki też się lubią na ogół. Co możemy przechowywać w takiej micelli? Tłuszcz, dokładnie. I tam jest pytanie o to, gdzie jest tłuszcz w mleku. Tłuszcz w mleku w 80% jego nie widać, jak się spróbuje ten tłuszcz jakoś chemicznie wydobywać, się okazuje, że w mleku nie ma tłuszczu. Nie ma, jest woda. Znaczy w mleku są co najmniej trzy różne fazy, nie wchodźmy w szczegóły, nie mamy tyle czasu, ale między innymi jedną z tych faz jest taki właśnie taki pył tychże micelli, tam w środku jest ten tłuszcz. A ten tłuszcz to jest to, co my chcemy z mleka. Bo my chcemy mieć ser, my chcemy mieć masło na przykład i chcielibyśmy ten tłuszcz wydobyć. Co powinniśmy zrobić? Powinniśmy rozbić taką micellę. Taka micella ma ogromne napięcie powierzchniowe. Widać, że to jest taka bańka i ona będzie trzymać ten tłuszcz, ile się da. Więc trzeba dodać do tej micelli czegoś, co spowoduje jej rozbicie. I zobaczmy, jak to działa. A, tak, przepraszam, dziwnie, nie działało. Dobra, detecting component, detecting. Teraz powinno być. Widać. Mamy mleko? W miseczce mamy mleko, nie mamy kota, bardzo dobrze. Nie mamy kota, nie wziąłem żadnego z moich kotów, zresztą one nie lubią mleko. Koty w ogóle nie piją mleko. Właściwie mleko krowie to piją tylko krowy i niektórzy ludzie. Zdesperowani. Co dodajemy? Dodajemy barwnik. Nałożymy na powierzchnię mleka. Jakieś cienkie mleko. Dosyć cienkie. Wyszedł taki kram, ale dobrze. Znaczy sam barwnik jest już trochę detergentem. Mówiłem o tym, że do barwników dodaje się detergenty po to, żeby się lepiej rozchodziły w różnych ciepach. O, też jest ładnie. Ten jest też niezły. Aha. I teraz proszę Państwa, do barwnika dodamy lubika. Doświetlać. Rozumiem, to jest moja jedyna kompetencja. Tak, proszę bardzo, doświetlam. Proszę bardzo, Państwo widzicie. Państwo widzicie, jak oni mnie wykorzystują. Nie? Ja mam jedne teorie. Może w ramach zagadki, ja nałożę detergent na samym brzegu naczynia, jak Państwo sądzicie, w jakim tempie on dotrze do środka? Czy to będzie sekunda, czy to będzie 5 sekund, czy zdążymy wypowiedzieć całe zdanie? Sekunda. Tak, proszę. Eksperymentujemy. To nie była nawet sekunda. A, widzicie Państwo, co się dzieje? Tam się tworzy taki wir, który zaciąga do dna i z dna podnosi do góry. Taka cała konwekcja. Proszę, wyświetlę sobie. Nie, o, bo tu się cała bardzo ciekawe zjawisko konwekcyjne dzieje. Jeszcze o nim będziemy mówić. Trzymaj reflektor, a ja postaram się pokazać to, co się dzieje wokół
wokół tej kropki detergentu. To się już przestało dziać. Przestało. Dobrze, ostrzy. Ok, jest ostro, no prawie widać. Wiesz co, dodaj jeszcze jedną kroplę detergentu, to powinno zadziałać ładnie. Mamy teraz dużą... Teraz z drugiej strony nałożymy i spróbujemy przegonić kroplę z drugiej strony. Kroplę z drugiej. No można robić kilkakrotnie. Dobra, teraz widzę, wiesz co, teraz zginęła nam ostrość. Zaraz zrobimy. Zobaczmy, co się będzie działo. Tak, teraz mam piękną ostrość na kropelki wody. Co ja tego, zauważcie Państwo, że jakieś kropelki wody uciekły z tego mleka. O! Proszę zobaczyć, jaki to jest gwałtowny proces. O, podnoszona jest teraz z dna, niebieski barwnik jest podnoszony z dna. Mamy do czynienia z bardzo dużą dynamiką tych zmian. Tam cały czas coś się dzieje, proszę zobaczyć. Cały czas płynie, nie widać tego wszystkiego. Co się tam dzieje? To jest dobre pytanie, co się dzieje? Polecamy to doświadczenie w domu. Nad miseczką mleka, dowolny barwnik spożywczy, czy nawet tak jak my tu używamy atomowy, z drukarki i kropelka. Ta ilość zjawisk, która tutaj się dzieje, nie daje się oddać kamerą. Ale tak, natomiast radzimy też nie pić tego mleka potem. Dobrze. To jak Państwo myślicie, co się działo? Mamy tę zawiesinę. Tych micelli. Micelli. One są wszystkie pozamykane, w środku jest tłuszcz. Położony na to warstwę barwnika, która spoczywa spokojnie i zbliża się kropla detergentu. Co się dzieje? Zmniejsza się napięcie powierzchniowe. Bąbelki nie są już utrzymywane tą siłą napięcia powierzchniowego, nie ma już tej powierzchni. Nagle siły przestają się równoważyć na powierzchni, powierzchnia pęka. W środku pojawia się tłuszcz. Pojawia się mieszanina hydrofilowych i hydrofobowych elementów, molekuł, które zaczynają wchodzić w pewną dynamikę, może nie chemicznej, ale jednak reakcji. Rozpadają się owe micelle, wydziela się energia, która co robi? Wywołuje przepływ. I ten przepływ, tę konwekcję możemy zobaczyć. Znaczy konwekcja to jest takie słowo, które się zazwyczaj używa na ruch cieplny, ale w zasadzie każdy dopływ energii można zrównoważyć. Nie pij tego potem, proszę. Każdy ruch cieczy można jakby powiedzieć, że to jest dostarczenie energii, która jest równoważna pewnemu ciepłu. Ja się będę roboczo posługiwał pojęciem konwekcji też. Za chwilę zresztą pokażemy Państwu jeszcze ciekawszy przykład, jeszcze bardziej, już może dla niego bardziej, dla mnie mniej straszny przykład. Ale chcę Państwu powiedzieć tylko tyle, że ta dynamika wynika z tego, że dostarczyliśmy ogromną ilość energii. Pękły błony, które utrzymywały za pomocą pewnych sił, równowagi sił, dużą ilość energii. Ta energia musi się jakoś rozproszyć. No i mamy z tego taką dynamikę. To znaczy, po pierwsze, co to znaczy? To znaczy, że napięcie powierzchniowe to jest duża siła, która może być zgromadzona w objętości w postaci takich micelli. Możemy ją wyzwolić detergentem. Po drugie, nawet niewielkie ilości detergentów mogą nam to wszystko porozpuszczać. Teraz widać, że detergenty nie są chyba takie zdrowe, prawda? No jak są bakteriostatyki, nie wiem, insektycydy, herbicydy, to są żywe stworzenia, lubią żyć w pewnej równowadze sił. Ta równowaga sił to także jest równowaga sił napięć powierzchniowych. Dodanie do takiego biologicznego komponentu detergentu czy środka powierzchniowo-czynnego na ogół zaburza tę równowagę, na ogół nie jest zdrowe. Starsi z Państwa może pamiętają, myśmy tej zabawki nie zrobili. Ale jak wspomnę o niej, bo jednakowo świetnie oddaje to, o czym Was przed chwilą wspomniał. Starsi z Państwa może pamiętają taką zabawkę jak łódka napędzana mydłem. To była malutka łódeczka, wycięta z grubego kartonu, położona na wodzie tak, żeby spoczywała na jej powierzchni, trzymają ją siły napięcia powierzchniowego. Dopóki oczywiście nie nasiąknie. Ale jeżeli na koniec tej łódeczki kapniemy kropelkę detergentu albo położymy odrobinę mydła, tak żeby stykała się z wodą, ona wystartuje do przodu. Niby błonka na powierzchni wody, a siła, która może ruszyć całkiem sporą masę albo utrzymać całkiem sporą jaszczurkę. Dobrze. Wytłumaczę się może trochę, bo już powoli przechodzimy do wyszliśmy od napięcia powierzchniowego, zaczynamy budować tę pianę.
Budujemy ją teraz z błon i powierzchni. Mieliśmy już napięcie powierzchniowe, mamy już pewne błony dwuwarstwowe, jednowarstwowe jak w miceli. No i teraz powstaje pytanie, muszę się wytłumaczyć z użycia słowa film. To jest taki żargon naukowy trochę. Mówi się, że film, albo jeszcze nie daj Boże, w cienkim filmie. Czy film z po angielsku to jest cienka warstwa. W cienkich warstwach zachodzą rozmaite zjawiska fizyczne, chemiczne i tak dalej. No i tak jak z tym surfaktantem, mówienie za każdym razem w cienkiej warstwie jest dość, zabiera czas, więc pozwólcie Państwo, że tak jak z tą konwekcją, tak jak z tym surfaktantem, będę używał słowa film. Film, czyli błota. Okej? Okay? Zresztą słowo film się wzięło z tego, że to jest błona fotograficzna, nie film w sensie ruchome obrazki, tylko błona fotograficzna, w której w cienkiej warstwie chemiczne reakcje utrwalają obraz. No stąd się wziął film, no więc dlatego też jest film. Każdy film to cienka warstwa. I on się notabene tak robiło, tą błonę filmową, te pierwsze błony filmowe, tak dla ciekawości, proszę Państwa. A właśnie. Popatrzcie Państwo, co się może stać w cienkiej warstwie. Bajka mydlana na mrozie. Jak wrócą mrozy, polecam zrobić to samo. Można zamrozić taką cienką warstwę. Bańkę mydlaną można zamrozić. To naprawdę wychodzi. Proszę, zobaczcie Państwo, ona pękła, no bo teraz jest już zamrożona. Wrócę jeszcze na chwilkę do filmu. Właśnie w ten sposób robiło się pierwsze błony cienkowarstwowe, te elastyczne. Warstwę kolodium, czyli roztworu od stanu etylu w eterze i z dodatkiem jeszcze innych substancji zmiękczających, wylewało się na powierzchnię wody, a później podnosiło tak uzyskaną błonę rameczką drewnianą. Stąd cienka warstwa. Stąd cienka warstwa, stąd film i stąd później film przewędrował do filmu. Przejdźmy do zagadki. Mamy dla Państwa zagadkę. Pytanie jest następujące. Jak pękają bańki mydlane? Myślę, że powoli powinniśmy szykować bańki. A ja tu się będę wykazywał teraz teorię. Jak pękają bańki mydlane? No mamy kilka koncepcji. Te zdjęcia tutaj są robione przez niejakiego pana Higgsa. On się pisze HEEKES. Przepiękna rzecz, dostał za to nagrodę, bardzo szybko strzelna kamera. To są zdjęcia poklatkowe procesu pękania bańki. To jest oczywiście pęknięcie wymuszone. Widzicie Państwo, na górnym rysunku palec się zbliża, już nastąpiło zaburzenie. Na dolnym rysunku, na dolnym zdjęciu już widać, w jaki sposób fala tego pęknięcia podróżuje przez bańkę. Proszę zobaczyć, cała połowa bańki jest nadal lśniąca i gładka do tego. Jeszcze wrócimy. Proszę też zobaczyć, że to wcale nie jest tak, że ta bańka pęka na jakieś takie plasterki czy kawałki, tak jak szkło pęka na takie tafle, tylko ona pęka na takie strumienie wody. To jest w ogóle niesamowita rzecz, ale nie mamy czasu, żeby aż tak głęboko w to wchodzić. Ale generalnie rzecz biorąc, jak taka bańka sobie żyje, to może się zdarzyć, mogą się dziać różne rzeczy, pytanie, które dzieją się naprawdę. Czy bańki pękają do dotknięcia powierzchni, na przykład bańka spada na stół i tam pęka, bo tam powierzchnia dotyka obłonę i następuje, nie wiem, jakaś deformacja, coś pęki. To jest pierwsze. Możliwość. Tak się dzieje. Nie wiadomo, zobaczymy. A może bańki pękają w losowym miejscu? Bo po prostu świat jest pełen fluktuacji, a te fluktuacje powodują zaburzenia wysokości. Tym razem wiatr. To jest, no oczywiście, zwiększamy skalę. Wtedy ja zabiorę stąd ten pilot. Dobra. Być może bańki pękają z powodu fluktuacji termicznych takich różnych. Niestabilności. Być może istnieje jakaś systematyczna przyczyna pękania bańki. Czy bańki muszą pęknąć? No ludzie na przykład muszą umrzeć, więc być może bańki też muszą pęknąć. Pytanie, czy w ogóle proces tworzenia się bańki jest całkowicie symetryczny? Jeżeli gdzieś jest brak tej symetrii, no to już tak trochę myślę po fizyczno-matematycznemu, tak, że jeśli nie ma symetrii, to pewnie coś się dzieje. No i trzecia, może bańki w ogóle nie muszą pęknąć. Może jakbyśmy dobrze zrobili bańkę, może nie umiemy robić bańki, może jakbyśmy zrobili bańkę dobrze, to ona by żyła wiecznie. To jest pytanie. I zanim spróbuję, teraz ja się będę wykazywał, Zosław się wykazywał do tej pory, to teraz ja się będę wykazywał, ja spróbuję na to pytanie zgadnąć odpowiedź, a dopiero potem zobaczymy, co z tego wynika. Więc spróbujemy, teraz się będę wykazywał tą teorię, miał być naukowo. Po pierwsze, będziemy liczyć.
Ja nie będę wchodził w zupełnie szczegóły, ale będę Państwu pokazywał pewną serię liczb. Te liczby nazywają się liczbami porównania. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że... Dlaczego to są liczby? Po pierwsze dlatego, że ci z Państwa, są bardziej zaawansowani w liczeniu, popatrzą, a jak znają, nie daj Boże, te liczby, to wiedzą, że one nie mają wymiaru. Nie są ani w metrach, ani w kilogramach, ani w sekundach. To są takie liczby, które porównują dwie rzeczy o tej samej jednostce. Więc jak się w liczniku, w mianowniku postawi to samo, to się skasuje. A więc mamy bezwymiarowe liczby, które porównują pewne siły ze sobą na ogół. I liczba Webera na przykład porównuje bezwładność cieczy kontra napięcie powierzchniowe. Są różne rodzaje sił. A teraz jak się porówna te dwie siły, dostaje się bezwymiarowy parametr, który opisuje nam różne układy fizyczne. Taką liczbę Webera można sobie skonfrontować z niejaką liczbą Frouda. To nie jest najgorsze nazwisko, jakie za chwilę przyjdzie mi wymówić. Można pomyśleć o prędkości obiektu, a dokładnie prędkości zanurzonej części obiektu. Na przykład mogę mieć krople czegoś, na przykład krople oleju, albo bańkę powietrza wewnątrz wody, ten pęcherzyk w wodzie, ona się będzie poruszać. Można się, co się dzieje, kiedy taka bańka się porusza, wokół niej powstają fale. Teraz porównujemy prędkość tego obiektu z prędkością fal. Fale unoszą energię. Jeżeli obiekt porusza się szybciej niż fale, no to zaczynają się robić różne dziwne rzeczy. Jeżeli porusza się wolniej, różnie inne rzeczy. To jest kolejna liczba. Tę liczbę to być może nawet Państwo kiedyś słyszeli, że istnieje, liczba Reynoldsa. To jest liczba, która mierzy, na przykład, kiedy próbuje się badać, czy samolot będzie leciał, czy nie. Kiedyś to robiono tak na czuja trochę, to znaczy metodą prób i błędów. Jak poleciał, to znaczy, że będzie leciał. Jak nie poleciał, to znaczy, że nie będzie leciał. No więc po pewnym czasie ludzie zauważyli, że można policzyć dla każdego kształtu taką liczbę związaną z bezwładnością porównywalną z lekkością materiału. No w powietrzu ta lekkość nie jest taka duża, no ale prędkości też są duże, więc bezwładności ruchu też. Duże, no ale w cieczy to ma istotne znaczenie. I znowuż ta liczba jest albo duża, albo mała. Jak liczba jest duża, to są jedne zjawiska. Jak mała, to jest inne zjawisko. Po co mi te liczby? Ano po to, żeby je przez siebie pomnożyć, podzielić, podnieść do tego i zrobić inną liczbę. Tak zwaną liczbę Mortona. I to jest liczba, która mówi mi o tym, kiedy ją sobie policzę dla swojego układu, na przykład dla bańki mydlanej, ona mi mówi o wszystkich dynamicznych procesach, które tam zachodzą. Na przykład mam pęcherzyk powietrza pod wodą i on leci do góry. I w zależności od tego, czy ta woda jest lekka, czy sucha. Sucha woda to taki produkt teoretyczny, ale czasem się zdarza. Czy pęcherzyk jest powietrza, czy dwutlenku węgla, czy on jest duży, czy mały. Czy on jest otoczony błoną mydlaną, czy nie. W zależności od tego ta liczba może być duża lub mała. Jak jest duża, to pewne zjawiska fizyczne zachodzą. Jak jest mała, to inne zjawiska fizyczne zachodzą. Drugą liczbą, którą należy tutaj wymienić, tutaj konkurs dla tych, którzy potrafią wymówić to nazwisko. To jest niejaki pan Utwysz. Nie trudno się domyśleć, jakiej narodowości był. Jest Węgrem, liczba Utwosza, w świecie angielskojęzycznym zwana także liczbą Bonda. Można się łatwo domyśleć dlaczego. Nazwisko Bond jest trochę łatwiejsze do wymienienia. Natomiast nie należy oddać honory panu Utwoszowi, który to zbadał taką liczbę, to niż wyborność kontra napięcie powierzchniowe. Teraz porównując te dwie liczby, Mortona i Utwosza, można dla naszego układu matematycznego, ja tego nie będę, proszę się nie obawiać, ja tego nie będę Państwu robił na Państwa oczach. To jest tak jak Bismarck mówił bodajże, że nie należy ludziom mówić, jak się robi prawo i jak się robi mięso. Znaczy nie powinni wchodzić ani do rzeźni, ani do parlamentu, bo jak zobaczą, jak się robi mięso, to przestaną jeść. A jak zobaczą, jak się robi prawo w parlamencie, to przestaną wierzyć w cokolwiek. Więc ja Państwu nie będę pokazywał tej rzeźni matematycznej, która za tym stoi, ale proszę mi uwierzyć na słowo, że jeśli porównamy te dwie liczby, to będziemy mogli zgadnąć, jak się będą zachowywać bańki. Czy będą żyły długo, będą stabilne, czy będą się rozpadać na przykład. Tak naprawdę najbardziej istotna dla nas w uproszczeniu jest liczba Utwosza. Wybrałem ją nie dlatego, że nazwisko mnie bardzo fascynuje, ale dlatego, że ona jest prostsza. To znaczy liczba Utwosza działa wtedy, kiedy nic się nie rusza. No jak mam taką bańkę, ona sobie stoi, leży, nie wiem, wisi w powietrzu, ona na ogół sama z siebie się nie rusza. No w związku z czym możemy zobaczyć, czy taka liczba Utwosza jest duża, czy mała dla bańki. No i nie trudno się domyśleć, że taka liczba
liczba tworza dla bańki mydlanej jest mała. To znaczy, że napięcie powierzchniowe dominuje nad wszystkimi innymi zjawiskami. To znaczy, że bańka jest bardzo sztywna i bardzo trwała. Za chwilę to zresztą pokażemy. Czas życia bańki mydlanej teoretycznie powinien być nieskończony. To napisałem, ile żyła najdłużej obserwowana bańka mydlana w specjalnych, odpowiednich warunkach technicznych, czystych i tak dalej. Żyła 342 dni około, tam z groszami. Wyobraźcie sobie Państwo bańkę, która żyje 342 dni. Się śmialiśmy z znajomymi, którzy mi to opowiedzieli, że prawdopodobnie bańka nie tyle pękła, czy przestała żyć, tylko skończył się grant na to doświadczenie. W związku z czym trzeba było bańkę zdekapitować. No ale z drugiej strony jesteśmy świadomi, tu widzicie Państwo zdjęcie zbicia rekordu Guinnessa. Okazuje się, że słonia. Słonia z rzędem tym, kto mi powie, czy to słoń afrykański, czy indyjski. Podajcie Państwo rozróżniać? Skąd wiadomo? Widać po kształcie uszu, to jest afrykański czy indyjski? Indyjski. Dobrze, to jest słoń indyjski. Nie widać najfajniejszego, to znaczy nie widać tego, że indyjski może podnieść trąbę, a afrykański raczej, afrykańskiemu takiego ta trąba zwisa. No to niby zawija tę trąbę, więc jest okej. Okay. Natomiast generalnie jest przykład tego, że można słonia zamknąć w bańce mydlanej. Można. Ale jednak wszyscy mamy takie doświadczenie, że bańki mydlane jednak pękają. Dlaczego? Po części dlatego, że woda paruje, ale to z tym sobie można poradzić. Do mieszaniny bańkowej dodaje się cukru, który uszczelnia błony mydlane i woda nie paruje. Także trzyma się je w ciemności i w chłodzie. Bardzo dobry sposób na to, żeby bańki żyły dłużej. Zabrudzenia oczywiście są dramatyczne. Jeśli taka bańka spadnie na powierzchnię, a powierzchnia jest brudna, jest tam jakiś kurz, może nastąpić perforacja, bańka pęka. Jak się zwilży takie powierzchnie, a najlepiej jak się wyleje na to wodę z mydłem, no to bańka będzie sobie na tej powierzchni żyła. Czyli widać już, że po pierwsze bańka nie pęknie sama z siebie, po drugie nie pęknie dlatego, że trafi na jakąś powierzchnię. No to dlaczego bańki pękają? Coś nadal przeszkadza. To jest pytanie, co bańce może przeszkadzać? Spróbujmy wykonać eksperyment. Jeden z tych eksperymentów, tych nie wiem, czy wyjdzie, ale zobaczmy. Myślę, że tu będzie widać po prostu tak, jak leci. Mamy błonę. Mamy cienką, ładną błonę. Nie wiem. To teraz. Ja się postawię tu. O, już widać. Ja ze swojej strony już widzę. Popatrzcie Państwo, jak układają się kolory na tej bańce i co się z nią dzieje. Dobra, jeszcze raz. No tak, teraz jest problem, bo świecę na tą bańkę, w związku z czym ona paruje. Ale proszę zobaczyć, jak układają się kolory na bańce. Jak na mnie wyjdzie, to mam jeszcze zdjęcie. Dobra, spróbuję. Na tym poziomie... Spróbuj ją podświetlić tak od dołu. O, proszę Cię bardzo. Wiesz co, wyjdź tu do przodu. Nie ma tyle kabel, tak? A nie przykleiłeś go? Nie zaplątałeś go. Dobrze. Spróbuję podświetlić od przodu. Państwo też wytężacie wzrok. Popatrzcie Państwo, jak układają się na bańce kolory. Czy widać? Za chwilę będzie widać. One się robią dopiero po chwili. O, teraz już są. Proszę zobaczyć, co się dzieje na górze tej bańki. I znika. Za szybko. Ale to nie wszędzie widać. Ja mam termisję. Dobrze, to spróbujemy zrobić ten sam motyw, co poprzednio. To znaczy zrobimy bańkę i będziemy z wiatrem chodzić i pokazywać Państwu bańkę. Będzie bańka podróżnicza. Na początku nie ma kolorów, a po pewnym czasie kolory się pojawiają. Na górze, proszę patrzeć. Pod dużym kątem Państwo powinni widzieć lepiej. Państwo z boku powinni widzieć. Zrobimy cyrkulację, rundkę. Pokaż z bliska bańki. A będziemy chodzić objazdowa bańka, dobrze? Trzeba się chyba patrzeć na któryś z reflektorów. Jak wyglądają kolory na bańce? A, no teraz już nie wyglądają, bo chyba nie ma bańki. Dobra. Zaraz podejdziemy. Myślę, że my po prostu zrobimy rundy. My puścimy wiadro. Puścimy wiadro w obieg, tylko też proszę nie podwijać. Tak. Ok. Proszę obserwować, co się dzieje z kolorami. I przytrzymać. Można drugą, ale nie wiem, czy zadziała. 15 sekund do pół minutki.
zaczynają pojawiać się kolory, które... Dobra, już które... I tutaj pytanie do Państwa. Dobra, odpowiem sobie. Państwo też dostaniecie za chwilę wiadro z bańkami. O, ono już idzie powoli. I zobaczycie Państwo, ten obrazek jest oczywiście strasznie, to jest strasznie dobra mieszanina z bańkami, więc trzeba długo czekać, żeby taki obrazek się pojawił. Generalnie bańki mają kolory i to jest oczywiste, że bańki mają kolory i to wszyscy wiemy. A skąd się te kolory biorą? To jest dobre pytanie. Biorą się stąd, że bańka jest cienka i ma dwie warstwy. W związku z czym... Przepraszam, czy można prosić, żeby ten reporter... Przepraszam, on się niestety gipa. No to połóż go na ziemi. O, teraz świeci mniej. Bańka ma dwie warstwy, więc światło odbija się od jednej warstwy i od drugiej warstwy, od zewnętrznej i wewnętrznej. Teraz problem polega na tym, że droga promienia świetlnego od wewnętrznej warstwy i od zewnętrznej warstwy różnią się między sobą. Światło jest w dużym przybliżeniu falą. Co to oznacza? To znaczy, że fale świetlne nakładają się, te od wewnętrznej i te od zewnętrznej warstwy, w zależności od jej długości się wygaszają lub nie. Znaczy od grubości warstwy i długości fali wygaszają się lub nie. Ponieważ długość fali to kolor, fali świetlnej, widzialnej to kolor, w związku z czym w zależności od grubości warstwy bańka będzie miała różne kolory. Jeżeli bańka jest cienka, ma taki kolor, jeżeli jest gruba, ma inny kolor. Przy czym to się zmienia cyklicznie, to znaczy po przekroczeniu pewnej grubości kolory idą od nowa. Dlatego na powierzchni głowy pojawiają się takie warstwy kolorów. Co to oznacza, jak Państwo myślicie? Co oznacza taka warstwa kolorów? Jeżeli Państwo będziecie dokładnie patrzeć pod światło, zobaczycie Państwo, na początku warstwa nie ma żadnych kolorów, za gruba jest. Potem od samego szczytu pojawiają się takie paski i schodzą w dół. Im bardziej ciemnieje, tym szybciej pęknie. A dlaczego? Bardzo skóry, znaczy ta substancja się trochę... Wyciągamy odpowiedź. Dlaczego? Jest grubsza na dole, jest cienka na górze. Po pierwsze widać, jest gruba na dole, jest cienka na górze. Na górze jest tak cienka, że nawet już nie starcza grubości, żeby pojawiła się tak zwana interferencja Fabry-Perot. To znaczy, że jest pewien proces, któremu nie można za bardzo zapobiegać. Woda ścieka w dół pod wpływem grawitacji. Jak mamy bańkę kulistą, to też z góry ścieka. Bańkę kulistą też można poobserwować. Też się dzieje tak, że na górze ona nie ma kolorów, na dole ma. To znaczy, że na górze jest cienka. Bańka zawsze będzie pękać na górze. Tam, gdzie odpływa woda. To jest bardzo sprytna obserwacja. Można jej próbować zapobiec, po pierwsze dodając do mieszaniny bańkowej gliceryny. O, próbujmy zasymulować to. Chcesz wydmuchać bańkę? O, ja myślę, że to będzie najprościej. Popatrzcie Państwo na kolory tej bańki. To dobrze widać. Ja się teraz wczuwam w rolę pani profesor. Czuję się w rolę widzów. Na dole, no nie są trochę za daleko, to mniej więcej stąd jeszcze musisz podejść. To okej, wydmuchanie. Tak, trzeba wydmuchiwać. Za chwilę będzie wydmuchać te tanki. Państwo tam, gdzie jest to wiatro? Ktoś już wypił. Okej, okay. Proszę poeksperymentować. Proszę zobaczyć, bańka ma kolory na dole, nie ma na górze. Ale znaczy, że już powoli spływa. Jak mieszanina jest dobra, ten proces trwa bardzo powoli. Czy to jest bardzo dobra mieszanina? Gdzie, jak Państwo myślicie, gdzie bańki będą żyły bardzo długo? Otóż to, tam nie ma grawitacji. Tam bańka powinna być wieczna. Były zresztą robione takie doświadczenia, za chwilę jeszcze pokażemy, co jeszcze było robione, aczkolwiek nie w ten sposób, a jakby to pokażemy, aż powiem. Jak Państwo widzicie, jesteśmy już przygotowani do następnego pokazu i będzie bardzo ciekawe. Mianowicie, proszę Państwa, istnieje jeszcze częściowy ratunek. Bańka broni się przed pękaniem. Broni się przed tym procesem spływania wody w dół. I to jest bardzo piękny efekt, który za chwilę, jak zazwyczaj przestanie bańkować, pokażemy Państwu dokładnie. Nawet powiedziałbym, odwołamy się do Biblii. To co najlepsze dzieje się na plecach? Tak.
Ale bez przesady. Niektóre rzeczy mogą umknąć, uwaga. Lasowno, daj bańkę, pani profesor. Nie, widzę. Ale póki to się dzieje, to ta bańka, co pękła na mrozie, to ona robiła wrażenie tak, jakby była ze szkła. Tak jak pan powiedział, że te pękają jak gdyby po strumieniach. A bo ona zamarzła, zanim woda zdążyła się w ogóle, zanim zdążyła się pocienić warstwa. Tam było, podejrzewam, co najmniej minus 20. To był jakiś film z Finlandii czy z innej Szwecji. Ale jak pokazują doświadczenia jeszcze sprzed 2 tygodni, pamięć ludzka jest strasznie krótka. Ostatnio słyszałem ludzi, którzy narzekają na to, że śnieg się rozstawia. Wiesz, jakieś 2 tygodnie temu słyszałem narzekanie minus 20. Nie było jeszcze dużo. Pamiętać stworzenie miłe? Chytre stworzenie, ale jakież miłe. To nie wiem, nie byłem na szczęście. Jak działa powierzchnia? Powierzchnia powinna działać lepiej. Dobry koktajl do baniek, jak mówiliśmy, woda, no bo to jest podstawowy skład. Dobry detergent, dobry silny detergent, taki mydla o typie mydła oraz dodatki, przyprawy. Trochę cukru, niewielkiej ilości cukru do uszczelnienia i gliceryna. Gliceryna powoduje, że ciecz wewnątrz, czyli woda, staje się bardzo lekka. Co to oznacza? Częściowo nie chce parować, bo jest gęstsza substancja, ale przede wszystkim proces, który za chwilę pokażemy, będzie lepiej utrzymywał... O, jak teraz widzę... udało się zrobić piękne paseczki. Tak, to, jest w komfortowej sytuacji, to mamy reflektory w oczy. Ale państwo też mają trochę reflektorów w oczy, proszę popróbować. To się udaje. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, to to, że gliceryna nie pozwala w ogóle spływać w dół. I dlatego te bańki są takie duże. Limit grawitacyjny dla takiej bańki, to jest, takiej błony, to jest 4 metry w górę. Dlatego da się zamknąć słonia. 4 metry w górę da się wyciągnąć błonę i ona się jeszcze będzie trzymała. To znaczy, że napięcie powierzchniowe jest strasznie, strasznie silne, bo potrafi utrzymać, co prawda cieniuteńki, ale jednak 4-metrowy słup wody. To notabene można wyeksperymentować w jednym ze znanych państwu miejsc. Tak. W Centrum Nauki Kopernik, gdzie rzeczywiście mamy eksponat złożony z 2 równoległych lin, pomiędzy którymi jest rozpinana, czy wylewana ciecz, podobna do tej. A liny po rozsunięciu utrzymują bańkę właśnie w wysokości 4 metrów. Płaską taką błonę, która równocześnie daje się świetnie wydmuchać taką dużą bańkę. Te 4 metry to jest mniej więcej limit. 6 metrów się już nie da. Właśnie z tego powodu. Dobra. Chociażby ze względu na ten eksperyment, zapraszam. Okej. Dobra, Zasławie. A teraz na to. Teraz wracamy do alkoholi. Państwo się spokojnie bawcie bańkami. My Państwa jeszcze zapoznamy z efektem, który służy Państwu do tego, żeby się bronić przed wszystkim. Jest to tak zwany efekt Marangoniego. Tak go po angielsku mówią. Nie. Efekt Marangoniego zwany łzami wina. Jest to efekt, który po raz pierwszy został dobrze opisany przez niego Jamesa Thompsona. To jest brat innego pana Thompsona, znanego bardziej jako Lord Kelvin. On się też jeszcze za chwilę pojawi. Natomiast nazwę tego efektu zawdzięczamy niejakiemu... O, pięknie! Pięknie będzie widać. Tylko musimy państwo powiedzieć, co państwo widzą. Nazwę zawdzięcza on niejakim Carlo Marangoniem, który opisał i wytłumaczył ten efekt w swoim doktoracie. Jedyne, co się udało mu zapewnić, to nieśmiertelność w postaci nazwy tego efektu. No i jeszcze dołożył się pan Willard Gibbs, który w ogóle cały problem rozwiązał. Państwo widzicie na zdjęciu, że nad powierzchnią wina widać jakieś takie łzy właśnie. Spróbuję jeszcze raz pokazać. Spróbujmy to pokazać. Tutaj mamy wino... Marki wino, tak? Ale mocne z dużą ilością alkoholu. O sporej zawartości alkoholu, istnieje podejrzenie, że do mieszanej. Widzicie państwo, co się dzieje na cieniu? Powierzchnia kieliszka jest pokryta
warstwą cieczy. Ta ciecz została wyniesiona do góry. I to nawet pod krzywiznę. Proszę zobaczyć, ten kieliszek ma krzywiznę. O, teraz ładnie widać tego wywinowania. Aha. W jaki sposób ta ciecz się tam utrzymuje? Ona jest podnoszona na granicach menisku. To znaczy, że ciecz jest wypychana do góry. Ta ciecz to woda. Co się dzieje? Tam, gdzie jest cienka warstwa cieczy, mieszaniny alkoholu i wody, alkohol wyparowuje. To znaczy, że im niżej, tym więcej jest alkoholu. Im niżej, tym większe napięcie powierzchniowe. O, pokażmy też z drugiej strony, żeby wszyscy... Okej. Innymi słowy, woda jest wypychana z miejsc o większym napięciu powierzchniowym do miejsc o mniejszym napięciu powierzchniowym. To są właśnie. Czy to musi być wino, czy w koniaku będzie to samo? Nie pamiętam. Tak naprawdę mieszanina spirytusu z wodą też zadziała. Dobrze. Natomiast idea jest taka, przypomnijcie sobie Państwo bańkę. Woda spływa z góry w dół, tu się robi cieńsza warstwa, tu się robi mniej grubsza warstwa. Bańka przeciwdziała temu, wpychając wodę do góry. Ten efekt przegrywa ostatecznie z grawitacją, ale w warunkach mikrograwitacji, prom kosmiczny powiedzmy, czy baza, czy laboratorium orbitalne, efekt Marangoniego jest znacznie silniejszy niż grawitacja, no bo tam grawitacji nie ma. Co więcej, ten efekt może być bardzo dobrze wykorzystany przy produkcji chemicznej w kosmosie, w stanie nieważkości, a może też strasznie popsuć wszelkie działania laboratoryjne. Także może badania tego są bardzo poważne i są wielokrotnie robione. Ludzie robią bańki mydlane, ludzie wożą ze sobą mieszaniny jakichś silikonów, wody. Nie słyszałem, żeby wozili dobre wino. Przez efekt Marangoniego niestety kosmonauci dużo chętniej do mycia się używają tych chusteczek niż na trysku, bo istnieją także komory pracujące w stacji kosmicznej, natryskujące wodę i odsysające, ale można to robić tylko czystą wodą. Jeżeli użyje się jakiegoś środka do mycia, to efekt Marangoniego powoduje... Wywala wodę na zewnątrz. Tak, wyrzuca wodę na zewnątrz, więc kosmonauci chętniej korzystają z tego typu. Tak, przy czym jeszcze zwróćmy uwagę, że są, powiedzmy, dyskusje egzegetów Pisma Świętego, że efekt ten został opisany już dawno temu, w Księdze Przyszłości. O, jakie ładne, podwójna. Zachęcamy do eksperymentów. Znacznie ciekawsze niż to, co ja teraz mówię. Natomiast zwróćcie Państwo uwagę, że w Księdze Przysłów pojawia się pasus: nie patrz na wino, jak się czerwieni, jak pięknie błyszczy w kielichu, jak łatwo wypływa. Teraz ludzie się kłócą, czy to chodzi o to, że wypływa w sensie, że jak szybko się je zużywa, czy też jest to opis zjawiska fizycznego, a to jest więcej prawdopodobne, bo akurat ludzie, którzy pisali te rzeczy, oni doskonale obserwowali rzeczywistość. W wielu punktach mamy takie przykłady obserwacji przyrodniczej, czy oni rzeczywiście pokazywali... Co w nim? Przeźroczyste kieliszki? Nie, nie mieli przeźroczystych kieliszków, natomiast mieli znacznie lepsze wino, to znaczy lepsze, właśnie gorsze. I przede wszystkim strasznie słodką małamazję, w której ten alkohol słabo się homogenizował. W związku z tym mogli rzeczywiście zobaczyć, jak woda jest wypychana po krawędzi. To można zobaczyć od wewnątrz, w odbiciu światła na krawędzi metalowego kielicha także. Innymi słowy, istnieje podejrzenie, że być może ten pasus też jest opisem tego zjawiska. To zjawisko jest znane od wieków tak samo długo jak wino. Taka jest moja teoria na ten temat. Natomiast jest to efekt, który bardzo mocno może namieszać mikrograwitację. Dobra, proszę Państwa. Pora wreszcie zacząć robić jakąś pianę. Teraz jest dość liczny. A, kamera już nam nie będzie potrzebna. Teraz przechodzimy na większy metraż. Jak mamy jedną bańkę, dwie bańki, trzy bańki, pięć baniek, to możemy zacząć robić pianę. Możemy się pokusić o to, żeby zrobić pianę. Zaraz będziemy tę pianę stamtąd... Zaraz, jak Państwo już skończą sobie bawić się z tym wiaderkiem, to ja je poproszę, to będzie nam potrzebne. To jest piana robiona w komputerze. Proszę Państwa, to jest mistrzostwo świata. To znaczy, że ktoś to wziął i policzył. Te wszystkie liczby tego Mortona, Otto Wosza, wszystkie zjawiska powierzchniowe, objętościowe, całą fizykę musiał puścić do końca. Jeszcze zrobił to bardzo ładnie. Zobaczyć na tę pianę, co się dzieje.
bańki układają się w postaci jakiejś takiej struktury. To jest prawdziwa piana. Znaczy prawdziwa, wirtualna w jakimś sensie, ale okazuje się, że bicie piany to nie jest taki prosty, nie jest taka prosta rzecz. Zwłaszcza w komputerze. Wydawało się, że na forach internetowych bicie piany jest stosunkowo prostotne. Niemniej jednak załączyłem ten filmik, żeby pokazać, że ta matematyka działa. Państwa, te wszystkie liczby działają, gdzie są w stanie policzyć, jak się zachowuje piana. Wiecie Państwo, kto jest największym odbiorcą tego typu komputerowych animacji? Po pierwsze reklama, po drugie film. Niedawno przeczytałem artykuł o tym, że ktoś policzył tak zwaną liczbę, po angielsku się nazywa Rapunzel, to jest właściwie niemieckie, po polsku się to tłumaczy jako rusztunka. Z tej bajki braci Grimm chodziło o to, że ktoś policzył, jak dobrze zasymulować włosy. To jest bardzo duży problem, jak zasymulować włosy, jak zasymulować w komputerze pianę, to wcale nie jest takie proste. Więc to jest, proszę Państwa, mistrzostwo świata. Doceniajmy takie drobiazgi. No, już widzę, że kolega zacznie robić pianę na większy metraż. Tak, przyszykujmy się do poważnej piany, ale wcześniej jeszcze To ty masz to... komórek pianowy. Tak. Ja się przygotuję, a ty... A ja pokażę Państwu... Pokażę najpiękniejszy eksponat, który powstał właściwie w ostatnim momencie. To jest Tak, jak Państwo widzicie, mamy tutaj niezbyt regularną strukturę. To trochę przypomina ten film tutaj. Mamy takie kuleczki, one się układają w taką strukturę, tak opiera z drzwi, nieregularną. Ale trochę pomieszajmy. I zobaczcie Państwo, co się stało. Natychmiast dostaliśmy bardzo regularną strukturę. Teraz mamy strukturę, popatrzcie Państwo, prostokątna, regularna, tak zwana regularna, czyli oparta na kwadraty. A teraz przejdziemy do struktury gęstego upakowania. O, teraz się zaczęło. A to trzeba delikatnie. Widzicie Państwo, że taki układ ma naturalną skłonność do przechodzenia do struktury trójkątnej, gęstego upakowania. Znaczy dokładnie heksagonalne, to co po twojej folii. Tak, no nie, to jest jeszcze folia. A teraz proszę Państwa, spróbujcie Państwo ułożyć to tak. Ktoś chętny? Dlaczego? Może ktoś spróbuje? Nie wychodzi, za cholerę. Jak tu się coś ładnie ułoży, to tu się psuje. A tak działa. Jaka jest różnica? Od razu zadziałało. Powierzchnia. Czy tylko czy to długość, że jako taka ma znaczenie? Może stosunek długości wokół do długości takiego pojedynczego tego. Tak zwana stała komórkowa tutaj, czyli szerokość, średnica tych okręgów jest współmierna z tą szerokością. Innymi słowy, można je ułożyć równo. Tutaj nie ma tej współmierności. Brakuje troszeczkę. W związku z tym, nawet jeśli się uda ułożyć tą strukturę w miarę regularnie gdzieś tutaj, to zawsze gdzieś na górze się popsuje, bo defekt na dole zacznie migrować do góry. Z tej strony i z tamtej. Tak, zaraz będę patrzył z tym, być może będę pokazywał tę tablicę. A, być może tak, zastosuję standardową zabawę. Proszę mocno. Ja się jeszcze nie nacieszyłem. Dobrze. To jest odwieczny problem, jak coś pakować. Proszę Państwa, pakowanie rzeczy to jest skomplikowany problem. Zaczęło się gdzieś jeszcze przy geometrii, problem Apoloniusza, opakowanie okręgów w jakiejś przestrzeni. Potem pojawiła się topologia, pojawiły się pytania o gęste opakowanie, o taką tajemniczą rzecz, którą nazywamy procesem T1. Proces T1 to jest właśnie to, co tu robimy. Mamy dwie bańki i dwie bańki powiedzmy na górze. Jedna nad, druga pod. No i teraz te dwie bańki chcą się zetknąć, więc te się muszą rozsunąć. To jest taki proces dynamiczny, kiedy się przearanżowuje struktura. Na przykład struktura piany. To jest dość skomplikowana sprawa. Teraz tak, zagadnienie technologiczne z tego się robi. No bo po pierwsze chcemy składować różne rzeczy. Ziarno, tabletki, ołówki,
Co jeszcze możemy chcieć? Arbuzy, jajka. Z największą tragedią ludzkości jest to, że jajka nie są kwadratowe. Arbuzy kwadratowe, jak Państwo wiecie... Kury są... Mówiłem o ludzkości. Arbuzy kwadratowe, jak Państwo wiecie, już są. Też na to wpadł. To jest genialne. Marzenie logistyka. Natomiast jajka za cholerę nie chcą. No, sałatę można ścisnąć, kapustę można ścisnąć, no, marchewkę można pokroić, a jajek za cholerę nie. Stąd się wzięła także cała normalizacja rozmiarów warzyw, z których się kiedyś śmialiśmy. Stąd ogórki pierwszej, drugiej, trzeciej klasy, one oznaczają tak naprawdę zarówno jakość, jak i parametry geometryczne. Odchylenie od długości, od średnicy, to ma ogromne znaczenie. Proszę Państwa, to jakbyście Państwo zaczęli handlować takimi ogórkami, czyli przenieść z jednej strony na drugą Warszawę, byście Państwo zaczęli liczyć, ile ta benzyna kosztuje i różnica między jednym przejazdem w dwie strony, a dwoma przejazdami, to zacząłby być wymierny zysk. I to jest problem ekonomiczny i logistyczny. To znaczy, tak, wiem, że poziom krytyczny jest niski. Proszę? Zabrakło miejsca z napakowaniem ekranu. Tak. A jest, Maria, muszę. Tak. Jak to działa w praktyce? No, w praktyce używamy tak zwanych praw Plateau. Po pierwsze zakładamy, że błony są gładkie. Wiemy, że nie są pofałdowane, bo właśnie powiedzieliśmy, że efekt Marangoniego wszystko by nam wygładzi, jeżeli gdzieś się pojawi defekt, zostanie sklapnięty. Po drugie, średnia krzywizna błony jest stała, to znaczy, że to są meniski wszelkiego rodzaju, to jest tak zwana powierzchnia minimalna. Po trzecie, wszystkie trzy błony stykają się krawędzią, to za chwilę spróbujemy pokazać. I trzy błony z krawędzią z kąt zetknięcia 120 stopni. Po czwarte, cztery krawędzie stykają się zawsze w węźle i wtedy kąt jest tak zwany tetraedryczny i każda inna konfiguracja jest niestabilna. To znaczy piana może zostać zrobiona tylko i wyłącznie na sposób, który zachowuje te prawa. Wydawałoby się, że piana to taka chaotyczna struktura. Gdzie tam? Te reguły muszą zostać zachowane, fizyka o to zadba. To się świetnie skaluje, zarówno w odniesieniu do takich pian o drobniutkich komórkach, których właściwie nie widzimy i traktujemy, powiedzmy tak jak wita śmietana i nie widzimy tych pojedynczych komórek, jak i takich rzadkich, mocno wydmuchanych pian, które na przykład możemy w wannie obserwować. A. Zobaczmy, czy mi się uda Państwu pokazać. To jest słaba mieszanina. Wiesz? Musiałbyś dać mi, dodać więcej... W cedulki Kopernik mamy nawet taką specjalną karteczkę, proszę nie bić piany. W eksponacie, w którym jest piana, nie należy bić. Proszę zobaczyć, co się dzieje. Trzy błony się stykają, cztery krawędzie. O, teraz jest piękne. Popatrzcie Państwo, to jest proces dynamiczny, on oscyluje, ale zobaczcie Państwo, zamiast stworzyć sześcian, błony tworzą te... A teraz działa i pękła, ale... Już pękają i zawsze zachowują po minimalnym powierzchni. Jeszcze, tak. Dobra, spróbujmy. O. Ja tutaj wiedza mnie zrobiła. To ty spróbuj na tej drugiej, a ja spróbuję... No, halo. Niech to się skleić. Tak, widać, że trzeba pić. Ja się nie ma to... Teraz Państwo. Jeszcze nie udało. Wszystkie prawa Plateau są zachowane. Trzy krawędzie zawsze ze sobą pod kątem 120 stopni. Każdy węzeł... Każdy węzeł... O, tu kolega ma jeszcze łatwiej. Kolega ma jeden węzeł w środku, bo jest łatwiej, bo ma mniejsze napięcia. To zaraz kolega przejdzie z drugiej strony. O, Państwo, żebyście Państwo nie byli... Cechą charakterystyczną tych struktur jest zawsze to, że dążą do jak mniejszych... Są dwa rozwiązania symetryczne, to jest jedno, ale może być też ustawione w tę stronę. Tak, pięknie się udało. W środku jest... W środku jest kwadrat. O, no teraz padło i teraz widać, że jest jeden węzeł podwójny. No i... Zasławie, pokaż. Jeżeli Państwo zobaczycie na pianę, proponuję wziąć dzisiaj wózko. Dobra, to nie pokażę Państwu jeszcze jednego rysunku, bo mi się właśnie komputer wyłączył, ale to nie szkodzi, tylko jeden rysunek i został.
jak Państwo sobie macie to wiadro, jak Państwa to wiadro dojdzie, to zobaczycie Państwo, że w tym wiadrze zaczęła się już robić piana. I tam jest dużo takich bąbli. Jest ich całkiem sporo. I pytanie będzie, zresztą za chwilę kolega wyprodukuje kolejną pianę w dużo większej wielkości. I pooglądajcie Państwo, jak te bąble się układają. Otóż problem, jak będą się przy zachowaniu tych wszystkich praw plato, które Państwo zaraz będą obserwować, które ci Państwo pozwolą wreszcie odebrać sobie to wiadro. Te prawa plato, które są zachowane w pianie, one pozwalają na wiele ułożeń baniek względem siebie, ale te ułożenia są niestabilne. I koniec końców piana będzie chciała się ułożyć w postaci tak zwanej piany minimalnej. To znaczy takich komórek, które będą spełniały prawa plato i będą minimalizowały energię. I to jest drugi pan Thomson, czyli znany także jako Lord Kelvin, który pierwszy postawił problem, zwany do tej pory problemem Kelvina, jak wygląda geometrycznie minimalna piana, najlepsze upakowanie bąbelków piany. Po czym sam sobie na to pytanie odpowiedział, stworząc tak zwaną geometryczną strukturę Kelvina, to jest rozwiązaniem problemu Kelvina. To znaczy jest rozwiązanie, co? Rozpada się coś? Spinaczka. A, to zaraz go dopniemy. Rozwiązanie Kelvina było jednorodnym rodzajem bąbelków, które były teraz, niech sobie przypomnę, ściętym ośmiościanem. Takie ośmiościany pościnane na krawędziach, upakowane ze sobą, tworzą coś, co się nazywa honeycomb structure, czyli strukturą trójwymiarowego nawet honeycomb structure, czyli trójwymiarowego plastra miodu. No i przez długi, długi czas ludzie uważali, że struktura Kelvina jest rozwiązaniem problemu Kelvina. Aż do 1993 roku, kiedy dwóch panów, pan Weary i jego doktorat, pan Phelan, nie poszli po rozum do głowy i nie zapuścili komputera. Jak zapuścili komputer, to znaleźli inną strukturę, która jest lepszym rozwiązaniem i bardziej prawidłowym rozwiązaniem problemu Kelvina. Okazuje się, że piana nie składa się z jednorodnych kawałków, czyli z jednorodnych baniek ściśniętych tymi płaszczyznami. Składa się z dwóch typów bąbelków. Jeden typ bąbelka jest nieregularny i nazywa się pirydoedrem, na cześć kryształu pirytu. Drugi ten bąbelek jest odpowiednio obciętym romboedrycznym takim kryształem. Można sobie znaleźć w sieci, jak wyglądają. Ale najważniejsze jest to, że piana składa się z bąbelków dwóch różnych typów. Nie jednego typu, który się powtarza cały czas, tylko naprzemiennie zmieniających się dwóch typów bąbelków. Ale oni to rozwiązali metodą pisania różnych funkcji? Oni to rozwiązali, już spieszę powiedzieć jak. Zrobili to w ten sposób, że zaprogramowali sobie pewne siatki, są pewne metody rozwiązywania tego typu problemów, podzielenia błony na takie trójkątne siatki. I każdy punkt tej siatki może się trochę przesunąć w lewo, trochę w prawo, zależnie jak na niego działa siła. Pakuje się takich punktów bardzo dużo, trochę tak jak na tej animacji, którą pokazywałem, robi się kolejne przybliżenia, dzieli się te siatki na coraz gęstsze układy punktów i pozwala się temu ewoluować w komputerze. Trzeba mieć duży komputer. No, Lord Kelvin miał taki trochę mniejszy komputer i niestety nie udało mu się zrobić tego rozwiązania, natomiast jak się, to zresztą pokazuje, jak spospolitowała się właściwie nauka. Jak ktoś ma odpowiednio duży komputer, to może sobie zaprogramować wszystkie prawa fizyki, co jest na ogół proste, te prawa, które zna przynajmniej, po czym wcisnąć klawisz Enter i poczekać, aż układ w komputerze dojdzie do stanu równowagi. Innym słowy, on już nie musi niczego liczyć, niczego zgadywać, on tylko czeka, aż ewolucja tego układu dojdzie do stanu równowagi, puszcza się to, nie wiem, 10 tysięcy razy pod rząd i patrzy, jaki wynik wychodzi najczęściej i to jest wynik statystycznie prawdopodobny. A żeby Państwu opowiedzieć, jak to działa, kiedyś też uczyłem studentów. Jest taki przykład, to się nazywa problem kochanka w szafie. Państwo pewnie znają, są trzy szafy, niewierna żona, w jednej jest kochanek. Mąż wpada i teraz tak, wybiera szafę, do której pędzi, żeby ją otworzyć, jak złapie tego kochanka, to będzie. Tak.
pióra muszą lecieć. Żona w tym momencie biegnie natychmiast do innej szafy. Teraz pytanie, co mąż powinien zrobić, żeby zmaksymalizować szansę odkrycia kochanka w pierwszym podejściu? Są dwie możliwości. Wiadomo, że żona nie będzie biegła do szafy, w której jest kochany. Tak jak mówię, to ona nie jest. W związku z czym, kiedy za pierwszym razem wybierałem szafę, no może ja to nie jestem dobry przykład. Też w sumie tutaj, no ale dobra, umówmy się, że nie. Powiedzmy, że mąż wpada, wybiera jedną z trzech szaf. Żona odrzuca mu jedną z szaf, która na pewno nie jest dobra. Teraz powstaje pytanie, zmienić wybór, czy trzymać się swojego? Zmienić. Matematyka i statystyka podpowiadają, prosty rachunek prawdopodobieństwa podpowiada, że należy zmienić, no maksymalizując problem. Był taki teleturniej w tym momencie, w którym były trzy bramki, wybierał się jedną, prowadzący Zygmunt Heiser bodajże otwierał drugą i trzeba było pytanie, czy zmieniasz bramkę, czy stoisz przy swoim wyborze. I każdy inteligentnie myślący gimnazjalista powinien być w stanie statystycznie wyprowadzić sobie, że należy zmienić. Moi studenci tego nie rozumieli, ale moi studenci uczyli się intuicyjnie, co trzeba zrobić. Jak? Brali sobie komputer, pisali sobie program, który wykonywał jedno po drugim takie iteracje, losowo wybierając. Pisali sobie dwa takie programy, to znaczy pierwszy, który zmieniał bramki i drugi, który nie zmieniał bramki. I liczyli po 1000, po 10 000 operacji, ile sukcesów ma jeden program, ile sukcesów ma drugi program. No i ta liczba sukcesów statystycznie w miarę zwiększania się ilości przebiegów programów zbiegała tam do 1/3 bądź do 2/3. I po pewnym czasie przekonywali się, że program, który zmieniał bramki, częściej wygrywał. No po pewnym czasie 0,66666 wygranych, a tamten miał 0,3333 wygranych. To jest zupełnie inny sposób myślenia. To jest eksperymentalny sposób stwierdzania czegoś, co da się wyprowadzić w 2 dni. No ale łatwiej jest ludziom, moim studentom było łatwiej napisać sobie program, puścić go, niech on za nich myśli i niech poda im wynik. W pewnym sensie to jest pytanie o to, co się dzieje z naszą matematyką i z fizyką, ale strasznie poważnie zaczęliśmy, więc ja myślę, że wreszcie zacznijmy robić tę pianę. Zróbmy głęboko. Zróbmy w końcu tę pianę, którą znamy na co dzień. Tak. Woda. Tak. Tę pianę z dwóch różnych rodzajów bąbelków. Woda, detergent. My akurat wykazujemy się pewnym lenistwem, bo nie chcemy nawet sami jej specjalnie bić. Tak. Polecam zabawić, polecam poobserwować pianę, która się stworzyła na wierzchu tego. Tak? Na ogół robimy to tak, że wlewamy wodę do wanny, wlewamy jakiś płyn do mycia, który się fajnie pieni. No i pracowicie krzepiemy tę pianę łapkami. My to zrobimy, proszę Państwa, my nie robimy piany ręcznie, za długo by to trwało. Zaprzęgamy do tego po prostu chemię. Wow. Tak. I wy, Państwo, tu macie... jest tylko figurą retoryczną. No, wiesz co, miseczka trochę pomogła w pierwszym etapie. Przynajmniej nie mamy tego wszystkiego brązowego. Ale... Oczywiście tradycyjny układ, proszę Państwa, czyli woda i detergent. Tylko, że tutaj sprowokowaliśmy wodę, bo nie zwykłą, tylko perhydrol, czyli utlenioną. Czyli wodę utlenioną 30%, sprowokowaliśmy ją do szybkiego rozkładu jodkiem potasu. Skutkiem tego w objętości gwałtownie zaczął wydzielać się tlen cząsteczkowy i rozdał nam tę pianę tak pięknie. To jest. Przykład na to, jak wyprodukować pianę. Tak, jak szybko wytworzyć pianę, to jest piana drobnokomórkowa. Tak, zamknięta, to znaczy komórki są pozamykane. Teraz tą pianę można by było próbować otwierać, ale to jest dość skomplikowane. Jak się robi takie piany typu styropianowego czy poliuretanowego, to ja znalazłem w sieci taką metodę, jak się to robi, ale nie zdecydowaliśmy się Państwu na pokazanie jej Państwu. To jest tak, że się tę pianę nadmuchuje gazem, który jest mieszaniną nałogu gazu ziemnego i powietrza. Po czym się ją wysadza, także ścianki są cieńsze, więc delikatniejsze. Ścianki płoną, bądź zostają rozsadzone, zostają tylko te szkieleciki, to jest wtedy piana otwarta. Nie opuszczając łazienki właśnie można to rozróżnienie przeprowadzić. Świetna piana, która naturalnie, którą natura nas obdarza, czyli Pumex. I to jest piana zamknięta. Piana tutaj zamknięta. Ona wydaje się otwarta, dlatego że jest pocięta.
Natomiast tutaj jest piana, więc niektóre komórki widać. Są otwarte. Natomiast to jest piana otwarta. Gdyby ta piana była zamknięta, nie dałoby się do środka nalać wody. A tutaj można schować całkiem sporo wody. To proponuję tę pianę puścić w drugą stronę i w tym momencie ktoś będzie je miał jednocześnie w ręku. Dobrze. Tak, pianki montażowe też są. I znowuż pytanie o to, czy gaz ma duże ciśnienie, czy pianka szybko stygnie, czy słabo. Jeżeli pianka bardzo szybko stygnie, to zastygną ścianki bąbelków. Jeżeli pianka stosunkowo powoli stygnie, to znaczy jest długo, delikatna i cienka, bąbelki po prostu pod ciśnieniem popękają. Ciekawy problem, co się stanie, jeśli taką piankę wsadzimy do pojemnika i odpompujemy powietrze. To tu króciutka wycieczka w kierunku budownictwa, mianowicie do izolacji ścian bardzo dobrze jest stosować piany zamknięte, czyli takie, które mają zamknięte wszystkie pory i świetnie izolują, ale do izolacji dachów i powierzchni stropowych koniecznie stosuje się piany otwarte, żeby para wodna mogła migrować razem ze strumieniem ciepłego powietrza, które unosi się w kierunku budownictwa. Poczekaj, bo skoro już jesteśmy przy pianach, przy stratyfikacji pian, to mamy tak, klasyfikację. Mamy piany także suche i mokre. To jest piana sucha, a to jest piana mokra. To jest takie pytanie, dlaczego cukiernik dba o to, żeby wysuszyć pianę jak najdokładniej, a piekarz? O to, żeby piana została mokra, ponieważ kiedy piana mokra staje się sucha, piekarz staje się cukiernikiem, a kiedy piana sucha staje się pianą mokrą, cukiernik staje się piekarzem, a jeden i drugi wolą nie wchodzić sobie w parażę. Taka piana nasza codzienna, czyli chleb, bułeczki, piana, no to będą pora zamknięty. Tak. Inny rodzaj ona piany. Jest mokra, ponieważ tam jest całkiem sporo cieczy. A to jest beza. Piana cukiernicza typowa. I ona jest sucha. Twarda beza, dla której NASA znalazła osobliwe zastosowanie. Pokażmy to zastosowanie. Tak, pokażmy to zastosowanie. No co prawda NASA robi to nie z bez. Bez delikatów, ale zasada działania jest też podobna. Jedną z podstawowych własności pian. Proszę Państwa, jest? Bezy były pomysłem pierwotnym, no to żelazko jest gorące. To jest jedno z tych doświadczeń, którego prosimy, żebyście Państwo nie wykonywali w domu. Wersja hardcore polega na tym, że ja się kładę tutaj na stole. Kolega kładzie mi to na brzuchu. To był pewien przełom w lotach kosmicznych, a właściwie w powrotach z orbity, bo pierwsze statki, jesteś dobrze zaizolowany. Pierwsze statki kosmiczne miały tak zwaną powłokę ablacyjną, która spalając i odparowując pobierała ogromne ilości ciepła wytwarzane przez tarcie atmosferyczne i tym samym zabezpieczała lądującą kapsułę przed spłonięciem. Ron kosmiczny już nie miał takiej możliwości, a musiał często wracać z orbity i stąd beza. Wystarczyło białko z jaja kurzego podmienić pewną odmianą krzemionki wypaloną i okazuje się, że piana o takiej strukturze, bardzo podobnej do struktury bezy, grubości niecałych 4 cm, doskonale wytrzymywała różnicę temperatur rzędu 2-3 tysięcy stopni, bo na zewnątrz przy wchodzącym w atmosferze promie wytwarza się wokół niego poduszka plazmowa o temperaturze paru tysięcy stopni, a jednak na kadłubie inżynierowie byli zainteresowani utrzymaniem tej temperatury nie wyższej jak 50-150 stopni i w kabinie nie wyższej niż 30 stopni, bo za gorąco było. Jasne. Więc beza rozwiązała problem powrotu z przestrzeni kosmicznej wielokrotnego, natomiast góry na szczęście NASA całkowicie nie wyeliminowała z tego procesu. Płytki krzemionkowe do promu wklejone były na taki dosyć złożony klej zawierający m.in. albuminę jaja. Po wypaleniu taka spoina jest niezwykle trwała. Proszę jeszcze mało ochotę na bezę. Czyli przypalając nieraz coś na cieplusie i tam beza. Przy czym zwracam uwagę na to, że na wahadłowcu są białe i czarne klocki. To jest świetny przykład na to, jak to Amerykanie mówią, nie da się jednocześnie mieć ciasteczka i zjeść ciasteczka. Dlaczego? A może ktoś gryza chce? Proszę. Naprawdę, ciepła się zrobiła, co najwyżej trochę się podtopiła w środku, ale uciekła. Trudno. Potem będę składał. Coś jeszcze? Białe kawałki, proszę. Białe kawałki. Białe kawałki i czarne kawałki wzięły się stąd, że nie dało się jednocześnie mieć ciasteczka i zjeść ciasteczka. Cele tej odkładziny były dwa. Po pierwsze, żeby wypromieniowywać ciepło. A po drugie,
żeby się nie nagrzewać. I okazuje się, nie da się zrobić takiego klocka, który jednocześnie się będzie słabo nagrzewał i jednocześnie dobrze oddawał ciepło. No nie da się, to jest sprzeczność. Ja tu zacytuję zdanie zasłyszane w sobotę bodajże w jednym z programów informacyjnych. Prąd kosmiczny miał, może Państwo pamiętacie, czarny dziób i czarny spód, właśnie po to, żeby świetnie ciepło oddawać. Czarne oddawało ciepło. Ja usłyszałem w jednym z programów, bardzo mnie to zainspirowało i tę myśl będę starał się rozwijać w doświadczeniach, że czarny garnek przyciąga ciepło. A jak widać, także bardzo łatwo go oddaje, podczas gdy biały dobrze się nadawał do tego, żeby odbijać. Biała powierzchnia dobrze odbija, dlatego grzbiet był biały i na orbicie do Słońca wahadłowiec obracał się zawsze grzbietem. A jak Państwo pamiętacie, jest tylko jeden na grzbiecie, oczywiście krawędzie natarcia na usterzeniu były jeszcze czarne, ale był jeszcze jeden mały obszar, który też był czarny. Otóż okazuje się, wokół kabiny, wokół okienek kabiny był taki czarny pasek, taki trochę w stylu New Romantic, ale efekt był taki, że po prostu zainteresowanie było takie, żeby przede wszystkim oddawać ciepło z kabiny, aniżeli nie nagrzewać jej. Dlatego kabina też była ułożona czarnymi klockami. Tak, trzeba sobie zdać sprawę, że statek kosmiczny w przestrzeni, gdzie nie jest otoczony powietrzem, nie ma innej możliwości oddania ciepła, jak wypromieniowanie go w postaci fali elektromagnetycznej. Dlatego bardzo dobrze by było, gdyby był ciałem doskonale czarnym. Ponieważ, tak a propos, to taka zagadka, skoro już się tak rozpędzamy. Czy Państwo wiecie, jakie jest najlepsze widoczne z Ziemi ciało doskonale czarne? Słońce. Tak. Słońce jest ciałem doskonale czarnym, w dobrym przybliżeniu. No, nikt nie powiedział, że ciało doskonale czarne nie może świecić. Byleby tylko wszystko, co do niego przyjdzie, pochłaniało. No jest rozgrzane do takiej temperatury, że świeci światłem widzianym. No, każdy obiekt świeci w pewnej temperaturze. My świecimy w podczerwieni, a Słońce w świetle widzialnym w ultrafiolecie. Znaczy po jego powierzchni. To jest dobre przybliżenie ciała doskonale czarnego. Więc jak ktoś Państwa zapyta kiedyś, czy możecie Państwo podać przykład ciała doskonale czarnego? No tak, Słońce. Słońce jest doskonale czarne. Dobrze. A mówiliśmy tu trochę o stabilności piany i nie powiedzieliśmy o jednej rzeczy. Ja tak leciałem do przodu licząc, że wystarczy mi tej baterii, ale nie starczyło, więc to jest teraz taki bardzo prosta rzecz. Oprócz tego, że piana się stabilizuje efektem Marangoniego, jest tam jeszcze całe mnóstwo różnych innych efektów. To jest coś, co Państwo pewnie już widzieli, ale powtórzmy. Jedna z tych butelek zawiera wodę z dodatkiem soli, a druga nie. Po co ta sól? No, pamiętacie Państwo swoją ostatnią wizytę nad morzem? A takim morzem, słonym morzem. Bałtyk jest trochę za mało słony na ten temat. I ocean na przykład. Fale morskie, co wiemy, mają swoje grzywy. Bałwany mają grzywy. To znaczy produkują pianę. Ta piana często przy zakwitach dużych utrzymuje się, potrafi nawet całe wybrzeże zalać i nie chce się rozpadać. Piana rzeczna na ogół się niedobrze utrzymuje, no chyba, że mieszkamy w pobliżu jakiegoś zakładu produkującego nawozy sztuczne, albo tam coś ściekami spływa, no to wtedy się pieni istotnie dobrze, ale na ogół nie. Jak to jest, że słona woda się pieni, a słodka nie? Dodatek elektrolitów, no mam nadzieję, że Państwo widzą już, która jest słona. Można rozpoznać, która z tych butelek zabiera zaimprowizowaną wodę morską. Tak, dodatkiem soli. To jest ta sama woda, tylko jedna została posolona. Woda jest nomen omen z Wisły, pobrana 5 listopada na wysokości Centrum Nauki Kopernik. Nie wiemy, co o tym sądzić, że po 3 miesiącach życie się w niej nie rozwija. Niemniej jednak okazuje się, że do stabilności piany potrzebna jest na przykład równowaga elektrolityczna, elektrostatyczna. Piana to jest powierzchnia. Teraz tam są siły, które trą o siebie te cząsteczki. Te cząsteczki przecież na ogół są polarne. W związku z tym powstaje, jeżeli tak się rozdzielają, to powstaje na przykład warstwa, która jest naładowana elektrycznie. Po jednej stronie może być ładunek, po drugiej nie. No więc w związku z czym następują przebicia i piana się degraduje. Jeżeli damy równowagę elektrolityczną odpowiednio, bo to nawet czytałem gdzieś taką pracę naukową, ludzie tam badali dokładnie jakiej proporcji, jakie te sole elektrolityczne tam muszą być. Nie każda woda morska będzie, to trzeba odpowiednio dobrać te sole, trochę rzeczywiście chlorku sodu, trochę tam soli z zawartością magnezu i tak dalej. Przy odpowiedniej kombinacji i przy odpowiednio grubym biologicznym tak zwanym filmie, nomen omen, czyli tych bakteriach glona, woda może wytworzyć morska
stabilną pianę, rzecz na nigdy, nawet przy takim samym zakwicie nie wytworzy. Bo elektrostatyka ją rozbija. Okazuje się, piana to jest zjawisko elektrostatyczne. To pokażmy, że piana nie tylko jest zjawiskiem elektrostatycznym, ale i ciekawym pod względem objętościowym zjawiskiem. Tak, przede wszystkim piana. Piana to, tak nic. Jak w tytule, to nic. Mamy tutaj styropian, takie dosyć duże pałeczki. Ja obstaję przy tym, że to jest kompletne nic. Jedną taką pałeczkę może pójść Łukasz w obieg, żeby sobie zdać sprawę. No to nie uwierzą, że to ta sama. Tak, chociaż na pewno każdy miał w ręku styropian i wiemy, jak bardzo jest lekki. Nie wszyscy lubią ten odgłos. Że jest tego mniej niż nic, możemy się przekonać, pozbawiając tej piany otoczki. Mianowicie styropian to nic innego, jak powietrze zamknięte w bąbelkach polistyrenu. No mamy tu taką niewielką jakąś miseczkę. Spróbujmy do niej schować tę pałeczkę i może jeszcze trochę więcej. Czy Państwo widzicie, nic dołem nie wychodzi, to nie jest oszustwo. Tak, ja w tej chwili z pomocą rozpuszczalnika niszczę ściany poszczególnych bąbelków. Tutaj zaraz tą miseczką podejdę, widać, że te bąbelki są uwalniane. Na piany nie ma. No, chowamy dalej. Uwalnia powietrze. Robiliśmy wersję z przeźroczystym naczynkiem i wersję z nieprzeźroczystym naczynkiem. Z jakiegoś powodu wersja z nieprzeźroczystym naczynkiem działa na widzów znacznie lepiej, nie wiem. Zwłaszcza dzieci są głęboko zaaferowane faktem, gdzie się ta piana podziała, gdzie jest ten styropian. Styropian jest właściwie wieczny. To zależy od tworzywa. W zasadzie jeżeli nie jest wyeksponowany na działanie rozpuszczalników organicznych, to kilkadziesiąt lat powinien wytrzymać. Znaczy tak naprawdę on się rozpada nie sam z siebie, tylko z tego względu, że był w końcu powietrze nasze czyste i woda nasza czysta, deszczowa na przykład. W tej nie rozpuszczalniku. Proszę? No trochę tam się go zdejmuje. Natomiast umówmy się, że styropian to jak większość sztucznych produktów naszych jest dość trwało. Typowo od 2-3% objętościowych. Ja się chciałam zapytać, są takie tkanie. To jest acetyl. Które na przykład mówi się, że to się rozpuszcza. Aceton rozrywa wiązania polimerowe. To też miałeś Nie, to są odpowiednie sieci włókien, przy czym jest tak, że z jednej strony, że to włókno jest na ogół dwuwarstwowe. Znaczy z jednej strony to działa tak pewnie jak błona przepuszczalna, to znamy z biologii, z medycyny. Badań, to jedną stronę przychodzi tylko nie, no to ten sam sposób. To jest taka membrana przepuszczalna. To oczywiście działa do pewnego stopnia. Dopóki na przykład jakiś detergent czy środek zmiękczający nie zwilży. Wtedy jest. Znaczy trzeba uważać, niektóre z tych substancji nie lubią zbyt dużych detergentów, bo detergent jak detergent prać pewnie by można. No jakby to polał, nie wiem, jakimś eterem albo benzenem, no to jest niepolarny rozpuszczalnik, to byłyby zabawy z tego tytułu. Dobrze. Jak z tym styropianem? Jak z tym styropianem, wodą też można polać styropian, ale acetonem bym nie próbował. Jeszcze ktoś? Nie, chcę zaprezentować, jak to wygląda po całej operacji. Taka troszeczkę dłuższa pałka, bo rozpuściłem dwie. To jest w rzeczywistości taka niewielka. Fascynujące przeżycie. Jak poczytałem te ulotki, które tam są rozłożone, to po prostu życie moje uległo gwałtownej zmianie. Nie wiedziałem, że istnieje astromedycyna i że koloidalne srebro jest antybiotykiem na całe zło, ale byłem tam tylko i wyłącznie po to, żeby zakupić, no nie powiedz, że zgubiłeś. Nie, herbatonu nie, na szczęście, ale... I jeszcze są tacy, że to wierzą. Tak, są. Co, zgubiłeś? W związku z tym są tacy, którzy z tego żyją. Nie będzie zapomniany. Zostawiłem. A nie ma w piany są w żywych stworzeniach. To znaczy, generalnie człowiek ma tam kilka miejsc, gdzie
gdzie pianę stosuje, no powiedzieliśmy, że piana zwiększa objętość, dlatego ślina się pieni. No chodzi o to, żeby niewielką ilością substancji zmoczyć jak najwięcej, czyli się rozdąć do bardzo dużych obszarów, więc ślina się dość pieni. To jest jeszcze inna taka substancja, co to ja mam, a połowa tutaj prawdopodobnie audytorium nie ma, bo to zależy od płci, która też działa w ten sam sposób. No, chodzi też o to, żeby z niewielkiej ilości zrobić jak największą objętość, bo wtedy te komórki, które tam mają przemigrować te parę centymetrów plus, też mają dotrzeć, mówię po prostu o spermie, która też się pieni, też ma dodatek środka pieniącego. Najfajniej pieni się to, co mamy w płucach. To jest pytanie oczywiście standardowe, jak rozpoznać topielca od człowieka, który został wrzucony do wody już po śmierci. I dopiero wrzucony do śmierci. Tak. Czy ktoś z Państwa wie? Nie. Ktoś z Państwa kiedyś widział topielca? A może? O, dokładnie. Teraz słucham radia. Topielec ma pianę na ustach. To dlatego, że nasze płuca, żeby utrzymać odpowiednio duże bąbelki pęcherzyków płucnych, muszą być wypełnione, czy powierzchnie muszą być zwilżone, czy pokryte substancją, która zmniejsza napięcie powierzchniowe. Inaczej płuca by się zapadły, te pęcherzyki by się zapadły, nie mogłyby być tak duże, nie byłyby w stanie przyjąć takiej ilości gazu. Napięcie powierzchniowe by je ścisnęło. Dlatego płuca są wypełnione takim filmem znowu, warstwą peptydowych, mieszaniny różnych białek peptydów, które są też w takiej konstrukcji główka ogonki, one tam czasem mają po dwa, po trzy ogonki. Natomiast idea jest taka, że one też zmniejszają napięcie powierzchniowe i pienią się jak głupie. Dlatego kiedy woda dostaje się do płuc, wylatuje potem w postaci spienionej. Wymywa tą substancję, a dla ciekawości można dodać, że dzięki tejże właśnie temu cienkiemu filmowi utrzymywana jest powierzchnia równoważna kortowi tenisowemu. Taka jest przeciętna powierzchnia naszych płuc. I żeby to zwinąć, trzeba trzymać w bąbelkach, które są stosunkowo duże. No i napięcie powierzchniowe ścisnęło, więc trzeba je zmniejszyć. To jest kolejny przykład zmniejszania napięcia powierzchniowego. Bo powiedziałem Państwu, że powiem, gdzie można zwiększyć napięcie powierzchniowe. A już zwiększenie napięcia powierzchniowego stosuje się na takich substancjach, o których nie chcemy, żeby się zwilżyły. Kropla, która ma niską barierę napięcia powierzchniowego do powierzchni, na której zostaje rozłożona, rozlewa się. Dlatego detergenty, czy też środki surfaktanty służą do zwilżania substancji i powierzchni. Natomiast idea jest taka, że czasami chcemy, żeby kropla jednak nie zwilżała powierzchni i wtedy tworzymy powierzchnie hydrofobowe, albo nawet superhydrofobowe. Dobra, pokażmy może... Proszę? No jest, aczkolwiek tutaj no nie ma warstwy surfaktantu, to znaczy on... Smary teflonowe chyba nie mają własności. No sama patelnia się... Ale wiadomo, tak, no ale są powierzchnie, które są hydrofobowe same z siebie. Natomiast idea jest taka, że chcielibyśmy mieć powierzchnię, która jest hydrofilowa i chcielibyśmy ją zaimpregnować, tak, żeby była hydrofobowa. No tak jak na przykład płaszcz w deszczu, tak, no więc wtedy chcemy zwiększyć napięcie powierzchniowe tej kropli, żeby nie zbliżyła nam, nie wniknęła, tylko żeby na przykład odległości między siatką włókien były takie, że kropla nie jest w stanie przecisnąć się, bo nie jest w stanie zmniejszyć swojej sferycznej średnicy, swojej objętości. Co jeszcze możemy pokazać? Spróbujmy pokazać jeszcze jedną ciekawą własność, znaczy jak się pozbyć piany. O. Jak się pozbyć piany, tak? Bo to jest też nietrywialne zagadnienie. Tak, piana generalnie jest fajna, służy do zmywania. Państwo wiecie, że zmywamy naczynia w detergentach, na ogół. Znaczy niektórzy stosują do tego właśnie jakieś takie zielarskie rzeczy, ale ja nie jestem z tym. W związku z czym... No, uczciwie stosuje do tego środki pieniące się i zawsze potem w naczyniach zostaje piana. I potem się pojawia problem, bo mydło służy do mycia zabrudzeń. A co służy do mycia mydła? Zagadnienie jest nietrywialne i na pewno każdy z nas mył butelkę. Ja to postaram się pokazać na wersji takiej skrajnej, czyli na kolbie, którą naprawdę trudno jest opróżnić z piany. No i tutaj żartujemy, że metaforyczne rozwiązanie naszego problemu odpowiada psychologia. Ponieważ jak się ma problem, to psychologia zna dwie metody radzenia, obie złe. W
Przewodowni, ale z pianą to działa. Pierwsza metoda to jest wyparcie. Można pianę spróbować wyprzeć. No spróbuj teraz wylać tę pianę do tego cylindra tutaj. No, mamy pewną ilość piany, spróbujemy wylać. Owszem, płyn bardzo chętnie wychodzi. Co zresztą pokazuje, jak Państwo będziecie brali dzisiaj prysznic, albo nie wiem, zabierzecie się Państwo wieczorem za zmywanie. Ja mam zmywarkę w domu, ale nie wiem jak Państwo. To zauważycie Państwo, że piana może zmieniać swój stan skupienia. Są piany, które płyną jak woda. Przy pewnej ilości cieczy w środku, piany płyną. Zachowują się tak jak cieczy, a to jest piana stała. I tutaj oczywiście metoda wyparcia w zasadzie by pomogła, czyli lejemy wodę, czekamy aż ona wypchnie pianę, ale musimy wziąć pod uwagę, że część tej wody rozpuszcza ten więc produkuje nową pianę. Więc powstanie piana o większych komórkach. Więc jak widać, wyparcie powoduje więcej problemów, tak jak w psychologii, więcej problemów niż je rozwiązuje. W związku z czym jest drugi sposób rozwiązania? Krótko dystansowany, skuteczny. Tym razem twardy, czyli alkohol. Alkohol że rozwiązuje problemy z pianą. Nie wiem jak z innymi rzeczami, bo nie piję, ale jak widać. I to jest odpowiedź na pytanie, czym być. O, proszę Państwa. I teraz, proszę Państwa, jest paradoks. Żeby wytworzyć tę pianę, musimy dodać... Dodatek pięknie nam wyschnie w środku, bez takiego filmu, czyli nalotu po... Wymyje mydło. Tak, teraz jest bardzo ważna rzecz. Żeby zrobić tę pianę w butelce czy w torbie, użyliśmy środka, który zmniejszał napięcie powierzchniowe. A żeby ją wymyć, użyliśmy alkoholu, który zmniejszył napięcie. Czyli żeby stworzyć pianę, zmniejszyliśmy napięcie, a żeby ją skasować, też zmniejszyliśmy. No to zakończmy efektownie, czyli poczęstunkiem. Tak jest, poczęstunek. My oczywiście mamy swoje własne sposoby na poczęstunek. Doświadczenie, które być może niektórzy z Państwa już znają. Ale my zrobimy tak, że Państwo je zapamiętacie. I to wcale nie dlatego, co się Państwu wydaje. Ile tam mamy? 6. A zmieścimy się na szerokość? Tutaj nie, musimy to robić na podłodze. Na podłodze, dobrze, zrobimy to na podłodze. Nie chcę... Nie wiem, co on pił, żeby to wymyślić, ale... To był jego pomysł. Ja tam tylko dodałem... Jeden element, chciałbym dramaturgiczny, który za chwilę... To nie jest takie proste, prawda? Tak, jest to pewna też zagadka z mechaniki płynu. Ale nie zdradzaj wszystkiego. Więc na tam to nie trafi. Robisz pęk. Ja nie chcę pęk. A mnie to sprawdzenie zupełnie nie powstało w głowie. To jest doświadczenie, które wszyscy znają i kochają. Zanim uruchomimy to niepokojące urządzenie, to parę słów o tych cukierkach, które pewnie też Państwo znacie. Ale słyszałem na to. Cukierki są popleczone warstwą cukru, ale również będącego swoistą drobniutką pianką. Taki cukier, może tu się lepiej. Taki cukier porowaty, ale właściwie dowolna porowata substancja staje się ogniskiem zjawiska, które nazywa się nukleacja. Czyli gaz rozpuszczony w cieczy zaczyna na takich ośrodkach nukleacji kondensować. Zbiera się ale przy moim by naprawdę lepiej trafiało. Tak? Tak. Nie chcę nic mówić, ale to jest krzywe. No okej, to trafia tu. To trafia tu, ale to nie trafia. Zobaczmy. A. Uruchamiamy na koniec zabawy. Tak. I to jest zupełnie nie. I nam chodzi zupełnie nie o to, o co Państwo myślą. Tak. To leci z jednej strony. Nie, nie, tam być może była jakaś usterka. Nie jest tak symetrycznie, ale proszę patrzeć tylko na prawą stronę. Tak naprawdę w tej chwili wcale nie chodziło nam o tę nukleację. Przy okazji wytworzyła się w środku piana. Tak, bardzo pięknie.
No tam jest dużo cukru, więc jest czym utrzymać film. A tak naprawdę, to nasze pytanie brzmi, czy widzicie Państwo coś ciekawego w wyniku tego doświadczenia? Ale to nawet nie jest tak, że tu jest więcej, tu jest mniej, tu jest mniej. Wielki zostały na górze? Popatrzcie Państwo, dwa środkowe, tutaj mieliśmy jakiś zatok, ale tutaj widać wyraźnie. Te dwa mają taką samą ilość cieczy, mniej więcej, a ten ma mniejszą. Mm-hmm. A tu w ogóle nie ma. No tu nie ma, dlatego że był zatok. Byłoby mniej więcej tyle, ile tu. Teraz popatrzcie Państwo, to nie jest tak, że to schodzi jakąś takim innym. No to pytanie, dlaczego tak jest? Ciśnienie? Właściwie trudno mówić, że ciśnienie, to się przemieszcza piana. I nie odpowiadajmy na to pytanie. Zostawmy Państwa z tym pytaniem. Jeżeli Państwo mają do nas jakieś pytania, to bardzo chętnie odpowiemy. Ja myślę, że ja jestem ciekaw, czy ktokolwiek z moich profesorów z czasów studiów umiałby tak od razu odpowiedzieć na pytanie, dlaczego jest taka, nie inaczej. Tym oczywiście, co tu jest, można się częstować, chociaż to jest koszmar dzieciństwa, czyli kola bez. Bez gazu. Zapraszamy Państwa do konsumpcji, jeśli Państwo. Dziękujemy. Dziękujemy za uwagę. Mamy nadzieję, że zarówno ładunek teorii, jak i ładunek doświadczenia odpowiednio zbilansowały się w Państwa głowach. Także życzymy miłego eksperymentowania dzisiaj w kąpieli, przy zmywaniu. Jeżeli ktoś chciałby coś upiec, to też produkcja piany. Jeżeli widzicie Państwo wkoło siebie wszędzie piany, to znaczy, że osiągnęliśmy właściwy efekt.